Dzień dobry. Dzisiaj jestem w Busan, aż w Busan. Mówi się Busan przez P, a nie Busan, tak jak się pisze. Nie wiadomo czemu tak zmienili, ale tak się mówi. W każdym razie jestem w takiej trochę dzielnicy chińsko-rosyjskiej, powiedzmy. Jakoś z jakiegoś powodu jest tutaj i dużo Rosjan, i dużo napisów po rosyjsku. I właśnie to wykorzystam teraz do zjedzenia śniadania. Zaraz będzie. Zaraz przyjdą. Pierogi ruskie. Ale jaja. Pierogi ruskie. Pierogi ruskie. Czyli to są wareniki. Wareniki. Czy jakoś tak. No, to było dobre. Normalna sałatka, normalna herbata, wszystko normalne. No, ale nie dali kimchi, to nie rozumiem. Jak to bez kimchi tak? Busan to w ogóle jest miasto portowe, bo leży nad morzem. I dlatego tutaj też jest wielu marynarzy. Można zobaczyć też okręty wojenne, taki lotniskowiec nawet stoi. Też jest tutaj bardzo wielu, zdaje się, Amerykanów. No i właśnie zdaje się marynarzy Amerykanów, prawdopodobnie wojskowych. Jest to drugie co do wielkości miasto w Korei. Ma trzy takie popularne plaże. Ma wielki most zbudowany no, przez środek morza praktycznie. I miasto wydaje się dosyć duże. Jest w ogóle zbudowane, znaczy położone na około, zdaje się, dwóch czy trzech gór. Także jakby w środku miasta to są po prostu góry, na których jakby nie ma zabudowań. A teraz pojedziemy sobie na taki spacer nad brzegiem morza. Tam będą jakieś klify i świątynia, las. Autobus! Udało się. Teraz prawie godzina jazdy. No, 40 minut. To miasto jest bardzo rozległe, przez to do jazdy do gdziekolwiek zajmują naprawdę godziny. Na przykład od jednej plaży do drugiej no to jest pół godziny, a do trzeciej znowu pół godziny, one są w odległości no, kilku kilometrów, tak? No to jest tak jakby powiedzmy z centrum Warszawy jechać do Wilanowa. To też zajmuje parę pół godziny albo jeszcze więcej. No. Tutaj jak się wsiada do autobusu, to się odpikuje kartę przy wsiadaniu i czasami przy wysiadaniu. To zależy od typu, nie wiem, chyba karty i autobusu. Po prostu, że wtedy pobierana jest opłata na tylko tyle, ile żeśmy przejechali. A czasami opłata jest po prostu płaska, zawsze taka sama, a wtedy się tylko pyka przy wchodzeniu. To jest karta T-Money, która pozwala płacić za przejazdy praktycznie w całej Korei. Nie tylko działa w seulskim metrze, ale też w busańskim metrze, w busańskich autobusach. W autobusach na prowincji, w autobusach absolutnie wszędzie. Bardzo wygodne. Jest kilka rodzajów tych kart, ale właśnie jakby wszystkie ze sobą działają. Znaczy kupujesz jedną i działa, tak? Wszędzie. Całkiem wygodne. To idziemy, połazimy po parku Taejongdae. Na razie ścieżka jest taka dosyć ulica i chyba ona leci całkiem naokoło, ale spróbujemy znaleźć jakieś.
końcu się zaczął. Szlak nie przy ulicy, po dwóch kilometrach. Zaraz zobaczycie, myślę, bardzo ładne widoki. Zapuściłem się w jakiś teraz dziwny rejon, bo ogólnie pół wyspy jest zajęte przez wojsko, także nie ma dostępu, a cała wycieczka naokoło to jest jednak chodzenie po drodze z chodnikiem, więc to nie jest taka dziki park, żeby sobie połazić nad brzegiem, tak jak na przykład park Igidae, który jest niedaleko i do którego pewnie pójdziemy któregoś dnia. I tak, a teraz zaszedłem do świątyni, po tym jak mnie zatrzymała tabliczka, że to prohibit access military, coś tam, no było bardzo po angielsku, ciekawe rzeczy z angielskim można zrobić, jak się jest kreatywnym. Chodziło o to, żeby tam nie wchodzić. I teraz od świątyni znalazłem jakąś taką ścieżkę, nie za bardzo opisaną, jakoś tam ledwo po koreańsku opisaną i idę. Gdzieś. Przynajmniej jest las. Nikogo tu nie ma. Chodzę po jakichś dziwnych trochę ścieżkach. Jakieś napisy po koreańsku są i zacząłem je tłumaczyć tłumaczem. I tam coś jest napisane, że jakieś coś już, są jakieś takie słowa jak szpiedzy, zakazany dostęp. A do tego są jeszcze okopy i jakieś takie, nie wiem, bunkry czy coś. No przez chwilę czułem się dosyć nieswojo, bo skręciłem w taką alejkę, która, znaczy strzałka była w drugą stronę, a ja poszedłem w tą inną stronę i tutaj się zaczęły te okopy. Jest grubo. Jest! Wolność! Wyszedłem z tego poligonu. No dobra, dzień trzeba zakończyć bibimbapem. Czyli to jest różne warzywka na ryżu. Na czubeczku jajko. Właśnie idę dodatki, to jest zupka. Oczywiście jest kimchi, jest to glon, to jakieś, nie wiem, jabłko czy ziemniaki. Do tego jeszcze jakieś kiełki, rybki i brokuł z ketchupem. Do jedzenia.